rozwijamy to i w tym kierunku będziemy dążyć. Tutaj jest, widzimy akurat gala dla dzieci. Tutaj jest to program skierowany dla dzieci, dzieci przeciw przemocy. My mistrzowie uważamy, że nie tylko powinniśmy pracować nad sobą, żeby być coraz to lepszym w konfrontacji z drugim człowiekiem, bo ja uważam, moja sztuka walki jest skierowana dla siebie. Trzeba być bardzo dobrze przygotowanym w sytuacji ekstremalnej, czyli obrony własnego życia, zdrowia lub innego. To jest bardzo ważne, więc tutaj ta sztuka walki, ta samoobrona, składająca się z tych styli, które człowiek reprezentuje, powinna być dopasowana do perfekcji, ale najważniejsza jest praca dla nas. I człowiek jednak ma w sobie takie gdzieś tam zalążki bycia wielkim, bycia bohaterem, bycia człowiekiem, który w jakiś sposób historycznie nawiązuje do legend wojowników, żeby walczyć o dobro, pomagać innym. Tutaj ja myślę, że mistrzowie dla dzieci. Dzieci nasze traktuje się różnie w sztukach walki. Jednych traktuje się na zasadzie przy sportowych sprawach, aby ich przygotować już do zdobywania medali i sukcesów dla klubu czy siebie. My tego nie mamy, więc staramy się tym dzieciom pokazać, że mistrzowie jesteśmy jak najbardziej im oddani. Chcemy ich przygotować i fizycznie, i psychicznie do trudnego życia. No wiadomo, że sprawa samoobrony nie tyczy się tylko dorosłych, również ich dzieci, ale jak również najważniejszy etap w życiu ich będzie przygotowanie się psychiczne do tego życia. Czyli walki to w jakiś sposób też dyscyplinują. Tu widzimy sesję szkoleniową w Szczecinie. Jako że reprezentuję również jiu-jitsu, prowadzę sesję na zaproszenie doktora Krzysztofa Kondratowicza, twórcy jiu-jitsu w Polsce. Bardzo zadziwiająca atmosfera, gdyż na tym spotkaniu, tej sesji byli ludzie, przedstawiciele różnych styli. Było to karate, aikido, jiu-jitsu, kombat. Bardzo miłe, że tyle osób razem ze sobą współpracuje w tym jednym czasie, w tym jednym miejscu, gdyż te style raczej mają swoje kierunki, swoje działania, swoich mistrzów. I tutaj podoba mi się pokazanie tego znaczenia bycia razem, współpracy, działania dla siebie, co jest naprawdę trudne w tej chwili. Jest dużo różnych sytuacji, gdzie ludzie odchodzą od siebie tylko dla drobnych, błahych spraw. Może ktoś komuś nie zapłacił, ktoś komuś czegoś nie dał i ludzie odchodzą od siebie, oddalają się, zapominają, że są ważniejsze sprawy. Tu jest prezentacja różnych technik samoobrony. Pytanie, jakie były treningi, a jakie są? No, trening 20 parę lat temu był taki spontaniczny. Pracowało się bardzo intensywnie nad różnymi technikami. Było dużo takich emocji, gdzie staraliśmy się jak najbardziej siebie pokazać w tej najlepszym świetle, czyli te wszystkie sprawy związane z akrobatyką, kiedy nie było dobrych zabezpieczeń jeszcze, żeby to dobrze ćwiczyć. Techniki ćwiczyło się bardziej pod kątem realnego ich wykorzystania.
biegiem czasu ta metodyka ustabilizowała się i w tej chwili można powiedzieć, że jest to na zasadzie dobrego konspektu, który jest wykonywany w szkole. Cały program jest przygotowywany pod kątem już nie tylko samej realnej samoobrony, ale również i prawidłowego, wszechstronnego rozwoju adepta, który przyszedł i zaczął ćwiczyć sztuki walki. Tu widzimy jedna z imprez sportowych, w której pokazałem, że umiejętność pokazania sztuki walki, czy umiejętność poruszania się powinna być nie tylko w kimonie, ale również i w ubraniu. To jest właśnie ten element nowoczesnej samoobrony, umiejętność przygotowania się do różnych sytuacji. Tutaj w garniturze z marszu do przygotowanego pokazu. Oczywiście jest to troszeczkę trudniej, ale każdy musi być przygotowany do różnych niespodzianek, jakie życie mu może sprawić i musi z nich starać się wyjść. Zadajemy sobie pytanie, jaka powinna być dzisiaj sztuka walki. Mamy w tej chwili setki styli. Jak tak przejrzymy ostatnie 30 lat, to w ówczesnych latach można było wymienić dwa, i to sportowe style. W tej chwili jest tak dużo, że trudno je zliczyć. Pytanie, jaka powinna być dzisiaj sztuka walki? Każda szkoła, każdy styl w jakiś sposób mówi o tym, że to, co oni